Klątwa egipska, tyle śmierci. Tylko nie widać tych trupów na ulicach, ale umierają ludzie w szpitalach. Tam gdzie się leczy ludzi, co też jest dziwne. Leczy ludzi, to ludzie umierają. Zmienia się to na wirusa, ale gdyby ludzie tak naprawdę umierali, to by umierali na ulicy, nie? A nie w szpitalach, nie? Kurwa. Albo nie wiem, w pracy by ludzie umierali, nie wiadomo, gdziekolwiek. Ludzie umierają na boiskach. Na zawały te. Wykonywanie rozkazów. Brak wykonania rozkazów, dawanie paszportów szczepionkowych równa się areszt. Niedobrze. Lekarze się coś buntują, którzy się z dyrektorami. Wysyłają ludzi na oddział do Ostrowa. Kurka. Pandemia już trwa 2 lata. To miała być ostatnia prosta. To jest jakaś klątwa egipska. To jest zadanie dla Sherlocka Holmesa, by zbadał to źródło wszelkich nieszczęść. Odkrył tą puszkę Pandory tej klątwy egipskiej, by przebudzić Temidę. Dać jej argument, by Temida była łaskawa dla prawdziwych artystów, kabareciarzy, którzy z ironią i współczuciem traktują tą całą sytuację światową, bo to jest jakaś klęska, jakaś żywiołowa, jakiś nowy żywioł przyrodniczy, żeby wirus atakował. To nie jest nic takiego normalnego. Tutaj już nawet ktoś ładnie napisał. Jebać. Znaczy wiadomo, gwiazdki, Konfederacji i Kukiza. Pozdro Iza. Pozdro Iza, nawet się zrymowało. Ej, kurka. Normalnie, aż bym se zjadł, kurka, ptasie mleczko, ale ptasie mleczko to ja se mogę wyskrobać z ziemi, jak się ptak zesra, kurka, może. Ja pierdolę, ale schizo. Co za życie. O, ludzie. Co za klątwy egipskie, puszki Pandory, politycy bezradni. O ludzie, tak dbali o moje bezpieczeństwo całe życie, kurka wodna, i muszę teraz cierpieć, bo byłem bezsilnym człowiekiem, który myślał, żeby nie wykonywać rozkazów, a i tak jest bezsilny, ponieważ państwo mu nie dało uczynić po swojemu. Bezpieczeństwo to jest najważniejsze w rękach państwa. Kurka wody, nie wierzę. Wszystko mi się już popićkało, aż straciłem głowę na to. Straciłem rozum i mi się w dupie poprzewracało, kurwa. I kontuzja na pół roku. Tak mi się w dupie poprzewracało od tego wszystkiego, kurwa. Muszę wykonywać teraz rozkazy, bo inaczej to przepadnę zaraz. Teraz będzie tragedia jakaś. Ja kopnę w kalendarz tą nogą i dzisiaj przebiegłem od Dobrzeckiej na Jana Pawła w 10 minut na autobus, bo się spóźniłem na autobus na Dobrzeckiej. Jakie ładne widoki. Ło, kaczuszki. Piękne. Ty, tam leci taka. Ja, faza. Jaka ta woda na jej jest. Mam wymorsować, nie? Mam się wykąpać, nie? A teraz się boję, że zachoruję. Ale fajna ta woda, też mi się podoba, nie? Jakaś zimniutka, fajniutka. Przynajmniej w dotyku, ale niekoniecznie się kąpać, nie? No właśnie, słoneczko świeci fajnie, chemicja. Jakieś omikrony nam wysyłają znowu. Teraz jakaś nowa... Nowa fala chemicja. Jakieś nowe mają sposoby na
to by lepiej przewodzić te chipy w szczepionkach i ogólnie na 5G będzie, już będą nas kontrolować zdalnie przez serwer, będziemy zombiakami, będziemy tak chodzić kurwa przez te szczepionki, przez te chipy w głowach, ale kurde. Będą takie markety, nie? Takie markety, takie obozy, nie? Dla osób niezaszczepionych. Widzicie tą wieżę tam, nie? Z tej wieży będzie strażnik tam patrzał, kurka, tak jak w Wielkiej Brytanii, czy tam gdzieś są takie porobione, że są jakieś wieże, kurka, tak jak normalnie w jakimś więzieniu, nie? Strażnicze. Nie wiadomo, co będzie. Najważniejsze być dobrej wiary, nadziei, ze swoim światłem w sercu, od serca dla serca, z miłością do życia, z miłością do rodziny, z szacunkiem szanować rodzinę. Będzie na pewno dobrze. Jest bardzo fajne słoneczko tam z tyłu, tak jak widać, bo wiadomo, że to wpada, ale kurka. Fotony, nie? Witaminki. To jest kurwa szczepionka. To, że zakażona już tymi chemitrialsami. A mówią, że mamy stan klimatyczny zły, a tak kontrolują pogodę, że jest burza i śnieg, burza i śnieg. Nic tego nie widziałem w życiu. Kiedyś to jak był śnieg, to jedną śnieg i się człowiek ślizga po ulicy. A dzisiaj tak, ten lód nawet jest taki, że nawet się powiem szczerze, nie mogę wywrócić coś. Albo mam takie nowe, lepsze buty, albo ten lód jest jakiś zmodyfikowany, jakiś tak, całe jedzenie GMO zmodyfikowane genetycznie. Sami się tak wiemy. Takie życie. O normalności można zapomnieć. To by był dobry mem, ale... No, tutaj... tam, jakie fajne rzeczy są, no, jakieś boisko tam jest. Jego i samochód, i samochód jedzie, i saneczki, i jedziemy. Już nie wiem, co powiedzieć. Chyba tyle, żeby życzyć wam miłego dnia. Na razie.